Witam, dzień dobry. Mamy pierwszy dzień świąt. Właściwie taki rodzinny dzień. I tak sobie pomyślałam, że jak są święta, to może jakiś wiersz, może jakieś refleksyjne bardziej. Dzisiaj przeczytam wiersz, który jak gdyby moje epitafium dla Ani Przybylskiej. On jest z października 14 roku. Każda świeca. Knot spoczynku zatli się w leniwie, przyniesie ku chmurom duszę utrudzoną. Tam negocjacje, konsultacje, potem mea culpa i cud natury. Zrastają się cierpienia, bolesne dziury. Nastaje cisza i błogie czekanie na miłość, która mówi: tu jestem, kochanie. Drugi wiersz, taki właśnie nie wiedziałam jaki za bardzo, ale tak mi się trafił bujany fotel. Tak mi się wydaje, że może do dzisiejszego dnia pasować. Dzisiaj nie chcę pisać o cierpieniu. Nie chcę być chusteczką nasiąkniętą łzami. Tęsknoty za miłością też ruszać nie będę. Niech lepiej posągiem z marmuru się staną, by nie drażnić serca. Po cóż wzdychać do gwiazd, które śmieją się z naszej naiwności? Nie chcę już ich blasku siebie okłamywać, zakochanej w niebie nakropionym gwiazdami. Ty też popatrz w lustro, jak wyglądasz. W szklanej tafli wielbienia swego ciała, a gdzie jest czas dla innych? Jestem egoistką, kontrowersją, zagadką, a moje mea culpa uspokoi moją duszę leniwą jak miś koala. Dzisiaj przeobrażam się w bujany fotel przy kominku i melodię z krainy szumu górskiego wodospadu i flecikowej gry ptaszęcej orkiestry w domu bez okien. Ale z dużą ilością szklanych żyrandoli połyskujących w świetle żarówek. Moje żarówki będą światłem kominkowej krainy bujanego fotela, bez łez i marudzenia, lecz domowego wyciszenia. Pozdrawiam, wesołych świąt wszystkim życzę.